W dzisiejszym Klubu Tygodniku Ekstra będzie o tym, czy Konfederacja straci 20 milionów złotych budżetowej subwencji i dlaczego nadzieje dla Konfederacji niesie dzisiaj działalność Partii Razem. Posłuchajcie. Witam Was bardzo serdecznie w tym nietypowym nagraniu. Postanowiłem dzisiaj nagrać taki bieżący wideo komentarz bez wsparcia Bartka Ząbka, bez oświetlenia, bez makijażu, no zupełnie nieprofesjonalnie z laptopowej kamery, ponieważ się szczerze zbulwersowałem tym, co spotkało formację Konfederacja, tym, że stoi dzisiaj przed ryzykiem utraty budżetowej subwencji, a skoro na naszym kanale YouTube'owym zapowiadałem cykl Polityka i pieniądze, to postanowiłem ten temat uczcić takim ekstra nagraniem, trochę Wam wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi i mam nadzieję, że zrozumiecie dzięki temu trochę więcej z sytuacji, w której znalazła się ta partia, no bo niestety tutaj widać też bardzo dobrze systemowe problemy, jakie mamy z polskim systemem finansowania polityki. Natomiast na początku jeszcze dwa ogłoszenia. To jest taki ekstra format, którego zbyt często na naszym kanale prawdopodobnie nie znajdziecie, ale jeżeli Wam się podoba, to takie filmiki będziemy nagrywać na potrzeby naszej facebookowej grupy, do której serdecznie zapraszam, więc zajrzyjcie tam, jeżeli ten format Wam wyjątkowo odpowiada, a w ogóle dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego, że dźwięk jest słaby, światło jest słabe, wygląda to gorzej niż zwykle, nie ma przebitek, ale może to, że materiał jest bieżący, że mam nadzieję, że kilka godzin po tym, jak go nagram, będziecie już go mieli na swoich laptopach, swoich smartfonach. Może to jest wartość, może częściej powinniśmy próbować iść w tę stronę. Bardzo potrzebujemy tych Waszych komentarzy i sygnałów. Drugie ogłoszenie jest takie, że ja chciałbym w dzisiejszym filmie odpowiedzieć na takie 5 pytań związanych z sytuacją, w której się znalazła Konfederacja. W opisie, nawet nie w opisie, w moim komentarzu do tego filmu umieszczę minutówki tak, żebyście mogli odpowiedź na interesujące Was pytanie znaleźć. Dajcie nam też znać, czy taki spis treści do odcinka jest odpowiedni. Dzisiaj to będzie łatwe, bo zadajemy pytania. W normalnych filmach to byłoby trochę trudniejsze. Do rzeczy. Pierwsze pytanie, na które chciałem odpowiedzieć. Dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie Konfederacji? Uchwała PKW to jest jakieś 6 stron, możemy się z niej dowiedzieć sporo na temat tego, jak w ogóle wyglądają problemy finansowe dla polskich partii i komitetów wyborczych, z czym to się je, gdzie są zagrożenia, że nie można przyjmować pieniędzy od obywateli mieszkających za granicą, że problemem jest przyjmowanie pieniędzy z kont firmowych, bo nawet jeżeli osoba korzysta z konta działalności gospodarczej, no to tam PKW ma potem wątpliwości, czy to jej pieniądze, czy jej firmy. Dużo takich wyzwań, natomiast wynika z tego jednoznacznie, że Konfederacja dobrze sobie z tą całą skomplikowaną materią radziła, a jednak Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, sprawozdanie Konfederacji trzeba odrzucić, kwestia jest zero-jedynkowa, napisała, że to jednoznacznie wynika z odpowiednich przepisów, że tu nie ma kwestii uznaniowych, nie ma stopniowalności, albo był jakiś błąd, albo nie było błędu, jak był jakikolwiek błąd, to znaczy, że odrzucamy 20 milionów złotych, może pójść się paść. Dlaczego? Ponieważ Konfederacja w kampanii parlamentarnej na wydarzeniu w Poznaniu postawiła, a właściwie może nawet nie ona postawiła, ale ktoś inny postawił, nieważne, stał na wydarzeniu Konfederacji w Poznaniu roll-up. Roll-up stał. I ten roll-up nie został sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Konfederacja. Ten roll-up został sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Konfederacja, Brown, Leroy, Narodowcy, ktoś tam jeszcze, czyli zanim powstała partia Konfederacja, zanim były wybory do Parlamentu Krajowego, to rok wcześniej były wybory do Parlamentu Europejskiego, wtedy Konfederacja się dopiero tworzyła, trochę inaczej się nazywała, nie była jeszcze partią polityczną, a była wówczas Komitetem Wyborczym, wtedy powstał taki roll-up, no i ktoś postanowił go wykorzystać na tym wydarzeniu. W ogóle Konfederacja mówi, że to jest jeszcze inna historia, bo był błąd drukarski, no ale nieważne.
Chodzi o to, że stał ten roll-up z nazwą taką samą, tylko z nazwiskiem jakichś polityków i sfinansowany z poprzedniej kampanii. Uwaga, pisze o tym Państwowa Komisja Wyborcza, 307 zł 50 groszy. To jest wartość tej nieuprawnionej korzyści, z którego skorzystał Komitet Konfederacji w ostatnich wyborach parlamentarnych. 307 zł i 50 groszy jest podstawą do odrzucenia sprawozdania finansowego Konfederacji i jest podstawą do tego, żeby zagrozić jej odebraniem kwoty 20 milionów złotych. Brzmi strasznie. Absurd. Nienormalne, niepoważne, państwo z tektury, idiotyczne, głupie, nieludzkie, bezsensowne państwo. Na szczęście jest pewna szansa, że to się nie stanie i Konfederacja się wybroni. I teraz odpowiem na to pytanie, czy jest pewne, że Konfederacja straci te subwencje. Na szczęście jest duża szansa, że jej nie straci, a przynajmniej nie straci jej od razu, ponieważ to nie jest pierwsza taka sytuacja. To nie jest tak, że Konfederacja jest pierwszą partią, którą coś takiego spotkało. Wcześniej podobne problemy miała Nowoczesna Ryszarda Petru w ostatnich latach. Podobne problemy miała Partia Razem. Wcześniej w ogóle inne formacje też miały tego typu problemy. Rzadko chodziło o jakieś ewidentne przewały, rzadko chodziło o to, że coś się tak systemowo źle działo w finansowaniu tej kampanii. Zwykle chodziło o jakiś głupi błąd. Na przykład w przypadku Petru chodziło o to, że tam pieniądze zostały przelane nie z tego konta, z którego powinny. Natomiast i jedne pieniądze, i drugie były legalnie zebrane, i jedne, i drugie były w dyspozycji partii politycznej, tylko nie z tego konta na to. No i z tego powodu Petru stracił pieniądze, wypadł z polityki. No dobra, wypadł z polityki jeszcze z paru innych powodów. No ale no te pieniądze miały tutaj pewnego rodzaju znaczenie, powiedzmy sobie, sobie szczerze. No bo Petru też nie był najbystrzejszy, jak się okazało, i popełnił jeden ważny błąd. Już tłumaczę, o co chodzi. Rzeczywiście ustawa o partiach politycznych mówi wprost, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza odrzuci sprawozdanie partii politycznej, to partia taka traci, jeżeli ma przyznaną subwencję, traci możliwość otrzymywania takiej subwencji przez najbliższe 3 lata. Konfederacja ma w tej chwili subwencję gdzieś tam rzędu niecałych 7 milionów złotych rocznie, razy 3, 20-21 baniek do piachu z powodu, przypominam, 307 zł i 50 groszy. Na szczęście można się od tej decyzji odwołać, można złożyć skargę do Sądu Najwyższego. Oczywiście Konfederacja zastrzegła już, że z całą pewnością to zrobi. Tutaj bardzo ważna rzecz, przewaga lewaczków z Razem nad znakomitymi, prawda, ekspertami, technokratami, super merytorycznymi liberałami z Nowoczesnej. Partia Razem to ogarnęła, Nowoczesna Ryszarda Petru tego nie ogarnęła. Partia Razem w efekcie przez całą poprzednią kadencję dostawała subwencje, pomimo tego, że Państwowa Komisja Wyborcza zanegowała jej sprawozdanie finansowe. No bo dopóki czeka się na decyzję Sądu Najwyższego, no to wtedy to tak długo pieniądze muszą być wypłacane, no zgodnie z takim, nazwijmy to, taką formą domniemania niewinności. No i Razem to ogarnęło, Petru tego nie ogarnął, Petru nie dostawał forsy, Razem dostawało forsy. Ale to nie koniec. Sąd Najwyższy w sprawie Razem do dzisiaj się nie wypowiedział, ponieważ zadał pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu w tej sprawie. I od bodaj 14 grudnia, jak dobrze pamiętam, 2016 roku odpowiednia Izba Sądu Najwyższego skierowała pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Drogi Trybunale Konstytucyjny, czy ten przepis, który mówi, że jeżeli partia rąbnie się o 307 zł i 50 groszy, w przypadku partii Razem chodziło o co innego, ale przepis jest dokładnie ten sam. Czy ten przepis, który mówi, że jeżeli partia rąbnie się o 307 zł i 50 groszy, nie daje Państwowej Komisji Wyborczej innego wyjścia niż zdecydować, że taka partia traci 20 milionów złotych, czy to jest w ogóle konstytucyjne, czy to jest zgodne z zasadą proporcjonalności, czy to jest zgodne w ogóle z jakąkolwiek logiką, no ale nie, no ogólnie oczywiście wiadomo, pytanie do Trybunału Konstytucyjnego jest zadane o wartości konstytucyjne, wartością konstytucyjną jest
Zasada proporcjonalności wyprowadza się ją z artykułu 2, w związku z czym demokratyczne państwo prawne, w związku z czym zadał Sąd Najwyższy takie pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu, no i minęło 4 lata, bagatela, sprawa w 2017 trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a że Trybunał Konstytucyjny mamy zreformowany, żeby lepiej działał, szybciej odpowiadał na pytania obywateli, żeby sprawnie załatwiał te kwestie, żeby się latami nie czekało na sprawiedliwość, zwłaszcza w przypadku pytań prawnych, bo tutaj sąd nie może dalej procedować, bo czeka na opinię Trybunału Konstytucyjnego, no to Trybunał Konstytucyjny od 2017, a nawet 2016 roku, bo tak datowane jest pytanie prawne Sądu Najwyższego, nie miał czasu się sprawą zająć, nic się nie działo, partia Razem dostawała forsę i powiedzmy sobie szczerze, Konfederacja też może liczyć na to, że będzie dostawała tę forsę. Jakby Petru zadziałał tak jak powinien, też by tę forsę dostawał, dopóki nie będzie decyzji Trybunału Konstytucyjnego. A jaka będzie ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego? No, to już jest oczywiście wielka tajemnica, bo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są niezależni, niezawiśli. Trybunał jest po prostu, jak wiadomo, był przez całą historię III RP i jest dzisiaj krynicą mądrości, niezawisłości. I na pewno podejmie taką decyzję, która nie ma nic wspólnego z politycznymi zapatrywaniami nominatów. Na poważnie. Mamy w tej sprawie stanowiska instytucji publicznych, ponieważ one biorą udział w takim postępowaniu. Mamy Sąd Najwyższy, który zadał te pytania dotyczące konstytucyjności, dotyczące proporcjonalności tych przepisów, też jakichś tam poszczególnych innych wątków. I mamy w tej chwili na stronie Trybunału Konstytucyjnego, możemy sobie znaleźć 3 opinie w tej sprawie. Jedna to jest opinia Sejmu. I Sejm piórem przedstawiciela, zdaje się, Biura Analiz Sejmowych stoi na stanowisku, bo można znaleźć taki głos gdzieś tam w którejś z publikacji Sejmu, podpisany z imienia i nazwiska. Stanowisko Sejmu jest takie, że ten artykuł, który mówi, odbieramy całą subwencję za jakikolwiek błąd, jest niekonstytucyjny, jest niezgodny z artykułem 2, jest niezgodny z zasadą proporcjonalności. Drugie stanowisko, Rzecznik Praw Obywatelskich, znany, prawda, z bardzo wielu sporów, z udziału w bardzo wielu postępowaniach takich, które się kojarzą, że są raczej nie na korzyść tej czy... Dobra, bez wchodzenia w to. Bez wchodzenia w Adama Bodnara. Stanowisko Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich jest takie, że ten Trybunał, że przed Trybunałem Konstytucyjnym on przekonuje, że te przepisy są niekonstytucyjne, brak zgodności z artykułem 2, brak zachowania proporcjonalności. I wreszcie, uwaga, jest trzecie stanowisko. Nie kto inny jak nasz ulubiony prokurator generalny, czyli Zbigniew Ziobro. Stanowisko prokuratora generalnego jest takie, że w tym przypadku wszystko jest w porządku i nie mamy tutaj do czynienia z żadnym zaburzeniem proporcjonalności i jest to w ogóle zgodne z konstytucją. Nie wiem, na ile wpływ na stanowisko z jednej strony Adama Bodnara, z drugiej strony na stanowisko Zbigniewa Ziobry ma to, że ta konkretna sprawa, w której się wypowiadają, dotyczy partii Razem. Nie chcę mówić, że gdyby było odwrotnie, gdyby to Konfederacja była pierwsza, to moglibyśmy oczekiwać tego, że teraz te strony zmienią zdanie i powiedzą, a nie, to jak chodzi o Konfederację, to jest niekonstytucyjne, albo nie jest niekonstytucyjne, no nieważne, ale jestem sobie w stanie taką sytuację wyobrazić. Nie zmienia to faktu, że wydaje się, że absolutnie z punktu widzenia zdrowego rozsądku, jakichkolwiek podstaw myślenia o sprawiedliwości i takim dorozumiałości systemu, żeby on miał jakiekolwiek, kierował się jakąkolwiek logiką, powinniśmy liczyć na to, że te przepisy zostaną uznane za niekonstytucyjne i okaże się, że ani Petru, ani Razem, ani Konfederacja nie zrobiła nic złego, mając takie, a nie inne błędy w swoich sprawozdaniach. Kiedy możemy spodziewać się rozstrzygnięcia tej sprawy? To jest moje przedostatnie pytanie. Kompletnie nie wiadomo, bo jak doskonale wiecie, Trybunał Konstytucyjny od czasów wielkiej reformy, która miała być wstawaniem z kolan i stawianiem
z głowy na nogi polskiego wymiaru sprawiedliwości, również w tym wymiarze sądownictwa konstytucyjnego, no działa jeszcze gorzej niż działał, jeszcze dłużej czeka się na sprawy, jest jeszcze bardziej subiektywny sposób układania kalendarza rozpraw i tutaj wiele osób sugeruje, że on jest podporządkowany logice politycznej. Co sobie tutaj uzna Trybunał Konstytucyjny, nie nam przewidywać, czy będzie w swojej decyzji w pełni niezawisły, czy będzie się kierował tym, że ta sprawa może mieć konsekwencje również dla innych partii, które dzisiaj na przykład mają zakwestionowane sprawozdania. Na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Natomiast jedna ważna rzecz. Ma rację Państwowa Komisja Wyborcza, oceniając według dzisiejszego stanu prawnego i dotychczasowego orzecznictwa w tej sprawie to sprawozdanie Konfederacji jako no, nadające się do odrzucenia. Brzmi to nieludzko, brzmi to okropnie, brzmi to idiotycznie, ale niestety tak jest, że te przepisy, które są w ustawie o partiach politycznych, są faktycznie niemożebnie głupie i jest tam napisane, że jakiekolwiek odrzucenie sprawozdania skutkuje, jakikolwiek uszczerbek, jakiekolwiek odrzucenie sprawozdania skutkuje tą karą w wysokości zawieszenia subwencji na 3 lata. Dobrze jest, że jest tutaj ten tryb odwoławczy, bo być może Trybunał Konstytucyjny stanie na wysokości zadania i po prostu uwali te głupie, jawnie niekonstytucyjne przepisy. I jeżeli to się stanie szybciej niż za 4 czy 5 lat, no to tutaj ewidentnie będzie tak, że Konfederacja będzie zawdzięczała to partii Razem, bo to ona przetarła szlaki, to ona dzisiaj jest w tym Trybunale Konstytucyjnym. Tak naprawdę jest w Sądzie Najwyższym, ale Sąd Najwyższy poszedł z tym do Trybunału Konstytucyjnego i dlatego możemy liczyć na to, że to rozstrzygnięcie wcześniej czy później się pojawi, ale niestety nie liczyłbym tutaj na to, że będzie to zupełnie niepolityczna decyzja na temat tego, kiedy ta decyzja ma zapaść. No i trzymam kciuki za to, żeby Trybunał się tutaj wykazał mądrością, natomiast takiej stuprocentowej pewności, że tak będzie, to nie mam. No świadczy trochę o tym chociażby to, że jednak znalazły się w tym sporze strony, które uznały, że tutaj wszystko jest w porządku. I wreszcie ostatnia kwestia. Co z tej historii wynika i czy mamy tutaj do czynienia z jakimś specjalnie złym traktowaniem partii Konfederacja, czy to jest jakiś bardziej systemowy problem? Znaczy, czy to pisowcy podjęli decyzję, że zabiorą Konfederacji pieniądze, albo czy, nie wiem, lewacy podjęli tę decyzję, bo w tym Trybunale, czy Państwowej Komisji, czy gdzieś tam to siedzą, prawda, z Unii Wolności. Nie, zupełnie nie wydaje mi się, że możemy tak mówić. Ja jestem absolutnie przekonany, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, to jest systemowy problem idiotyzmu polskich przepisów wyborczych i niestety tego, że one są po prostu groźne, bo one są napisane tak, że jak się chce i jak ktoś ma na to czas, albo ma jakichś troli, którzy będą po prostu podsyłać do tych sądów, instytucji, które zajmują się daną partią, jakiegoś rodzaju donosy, żeby zbadać jakąś sprawę, to na każdego, absolutnie na każdego coś się znajdzie. I pierwszą kwestią, która moim zdaniem świadczy o tym, że mamy tutaj pewnego rodzaju jakby taki ponadpartyjny problem, jest to, że właśnie, no to nie sama Konfederacja, również Partia Zielonych wcześniej, czy Nowoczesna, czy kiedyś PSL, czy Partia Razem, no z różnych stron sceny politycznej takie decyzje zapadały i one były dla różnych stron bolesne. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że gdyby dobrze poszukać, to takie uchybienia, a pewnie i większe, w przypadku każdego z komitetów wyborczych i każdej z partii politycznych, jak w przypadku Konfederacji byśmy znaleźli, bo ta sprawa jest jednak chyba bardziej ewidentna i bardziej idiotyczna niż jakakolwiek wcześniej. Problem polega na tym, że polskie przepisy są takie, że jak się szuka, to się znajdzie. Polskie przepisy wyborcze są takie w szczególności i uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, to jest dużo większe zagrożenie dla demokracji, trwające od wielu, wielu lat, zwracaliśmy na to uwagę w Klubie Jagiellońskim. Zanim PiS doszedł do władzy, to tak mówiliśmy, słuchajcie, myśmy mówili już lata temu, że tutaj są takie problemy w przepisach wyborczych i że to jest bardzo groźne, bo kiedyś przyjdzie taka władza i oni mogą na przykład opozycji nie lubić i tak dalej, to może byśmy to jednak naprawili. Psa z kulawą nogą to nie interesuje, że przepisy są takie, że można bardzo utrudniać życie
partiom politycznym, kampanie wyborcze i tak dalej. Jeden przykład na koniec, mój ulubiony, absolutna perełka kodeksu wyborczego. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że prawdopodobnie wszyscy albo wielu z was w swoim życiu złamało prawo wyborcze. Bo na przykład pamiętam doskonale taki mój filmik na YouTubie, jak napisałem, że powiedziałem, żebyście powiedzieli, na kogo będziecie głosować w wyborach i wy nie tylko pisaliście, ja zagłosuję na Hołownię, albo ja zagłosuję na Bosaka, albo ja zagłosuję na Dudę, albo ja na Trzaskowskiego, wyście pisali, ja zagłosuję na Bosaka i wy też to zróbcie. I to jest, moi drodzy, agitacja wyborcza. A na agitację wyborczą, jeżeli piszecie posty na YouTubie, jeżeli rozdajecie ulotkę mamie albo tacie, albo jeżeli na fejsie coś opublikowaliście, albo coś takiego, trzeba mieć, moi drodzy, pisemną zgodę pełnomocnika wyborczego, komitetu wyborczego. Oczywiście nikt takich zgód nie ma, ale taki przepis jest. I jak kiedyś jakaś władza uzna za stosowne w kampanii zacząć sprawdzać ludzi na ulicy, którzy rozdają ulotki, albo wzywać ludzi, którzy napisali na Facebooku, że popierają jakąś partię i zachęcają innych do tego popierania, i zacznie wysyłać tym ludziom na przykład zaproszenie na komisariat na przesłuchanie. Po prostu, bo chcemy przesłuchać, bo tutaj mamy takie przekonanie, że ktoś mógł złamać kodeks wyborczy, to zaczną się wielkie płacze, że mamy w Polsce koniec demokracji, że się prześladuje opozycję, tylko że wyście sobie, szanowna klasa polityczna, z główną odpowiedzialnością za to dzisiejszej opozycji, takie prawo uchwalili, i kiedy wam mówili różni ludzie, że to jest głupie, niemądre i daje podstawy do nadinterpretacji, no to się okazało, że was to kompletnie nie interesuje, bo was interesuje to, co w mediach jest na temat tego, że Prawo i Sprawiedliwość coś tam robi, ale nie interesują was systemowe problemy. I dokładnie to samo jest z finansami partii Razem. Wszystkie partie polityczne w Sejmie powinny stanąć jednoznacznie po stronie Konfederacji, w poprzedniej kadencji powinny były stanąć ewidentnie po stronie partii Razem czy Nowoczesnej Ryszarda Petru, ale wszyscy mieliście to w nosie, bo akurat was to nie dotyczyło. I na tym polega systemowy problem z polskim prawem wyborczym i finansami. Jak się szuka, to się zawsze coś znajdzie. I polski problem polityczny z kulturą polityczną i jakimś absolutnym brakiem fundamentalnej solidarności pomiędzy stronami. Jeżeli nie nam coś się stało, to my nie będziemy specjalnie się zastanawiać nad tym, czy to sprawiedliwe, czy nie, no bo w końcu wycięli naszą konkurencję. No to tak to my demokracji, moi drodzy, nie obronimy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Dajcie proszę znać, co sądzicie na temat takiego formatu, czy w ogóle to nagrywane lodówką wideo jest do obejrzenia, czy słyszycie cokolwiek. Mam nadzieję, że mimo wszystko będzie to ciekawe. Ja nie ukrywam, że trzymam kciuki za Konfederację, za to, żebym mogła korzystać z tych środków, bo uczciwie dostali taki wynik wyborczy, jaki powinni, nie zrobili żadnego przewału, postawili roll-up za 307 zł, ja bym takich błędów popełnił 50 na jednym wydarzeniu politycznym, a nie jeden przez całą kampanię wyborczą. Jestem absolutnie przekonany, że zgodnie z zasadami konstytucyjnymi i z zasadą proporcjonalności w tej sprawie Konfederacja została pokrzywdzona i bardzo mocno trzymam za nich kciuki, żeby przed Trybunałem Konstytucyjnym udało im się to razem z partią Razem i wszystkimi innymi formacjami, które zostały tak pokrzywdzone, wywalczyć. Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy przekonywać, że te przepisy naprawdę są w porządku, ale tego w 100% pewien nie jestem. Dajcie znać, co wy przewidujecie. Do zobaczenia. Dzięki.